Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pozytywnej Akademii Językowej. Nazywam się Agnieszka Sołowiej-Głuszek i prowadzę ten kanał. Nagrywam dla Was ciekawe filmy, podpowiadam, jak się uczyć angielskiego, z czego korzystać, a także uczę gramatyki, słownictwa i wymowy. Dziś Wam opowiem, obiecałam już zresztą ostatnim razem, w ostatnim odcinku, opowiem Wam o bardzo przydatnej rzeczy, mianowicie o aplikacjach, które możecie stosować w nauce języka angielskiego. Zanim jednak to zrobię, zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, kliknięcia dzwoneczka, żeby nie ominął Was żaden odcinek, który tutaj publikuję. No dobra, no to zaczynamy, żeby nie tracić Waszego cennego czasu. Moi drodzy, w ostatnim odcinku Pozytywnej Akademii Językowej mówiłam Wam o tym, co możecie zrobić, z czego możecie korzystać, jeżeli macie ochotę ćwiczyć czytanie, czyli co możecie czytać. I wspominałam Wam między innymi o fajnych książkach, a także o dwóch bardzo przydatnych i fantastycznych narzędziach, które możecie stosować i używać bezpłatnie w codziennej nauce i w czytaniu książek. Więc jeżeli jesteście zaintrygowani, na przykład będąc na poziomie A1, A2, B1, a nawet C2, co możecie czytać, to serdecznie Was zapraszam do tamtego odcinka. Link Wam dam tutaj. Serdecznie Was zapraszam, obejrzyjcie go i skorzystajcie z tej przydatnej wiedzy. W ostatnim czasie przetestowałam kilkadziesiąt aplikacji, wybrałam kilkanaście tych takich wartościowych, a dzisiaj Wam powiem o kilku z nich. Moi drodzy, od razu też taka uwaga, wszystkie te aplikacje są bezpłatne, ja nie mam z nimi nic wspólnego, żadnych korzyści, więc nie są to materiały sponsorowane, natomiast są to bardzo przydatne rzeczy, którymi się chcę z Wami po prostu podzielić, tak żebyście czerpali jak najwięcej wartości z mojego kanału i z lekcji, które tutaj przygotowuję. Pierwszą rzeczą, o której Wam powiem, to jest to, w jaki sposób możecie ćwiczyć słuchanie. Ostatnio było czytanie, teraz o słuchaniu. Specjalny odcinek o słuchaniu rzucę Wam jeszcze tutaj, ponieważ podpowiadałam Wam, jak można ćwiczyć słuchanie i jak należy to robić, żeby odnieść sukces i rozumieć coraz więcej. Natomiast powiem Wam teraz, co możecie zastosować. Aplikacja, o której Wam teraz powiem, idealnie się nadaje do tego, by korzystać z niej w międzyczasie, czyli w trakcie robienia innych czynności, jak na przykład spacerowanie, bieganie, czy cokolwiek tam innego Wam przychodzi do głowy. Możecie oczywiście korzystać z różnego rodzaju podcastów, audiobooków, tak? To jest jedna opcja, natomiast jeżeli nie macie ochoty słuchać nic takiego konkretnego, spokojnie możecie na przykład słuchać stacji radiowych z różnych zakątków świata. Ja uwielbiam to rozwiązanie i aplikacja, którą Wam teraz przedstawię, to jest właśnie Radio Garden, czyli to jest aplikacja, w której możecie słuchać każdej stacji radiowej z całego świata. Dobra, pokażę Wam ją w telefonie, klikamy Radio Garden i moi drodzy, co my tu mamy? Zobaczcie, pokażę Wam tak najpierw w oddaleniu. Macie tutaj, od razu mi się włączyło radio z Manchesteru, macie tutaj stacje radiowe z całego świata, one są zaznaczone na zielono, więc jeżeli Wam się zamarzy tutaj posłuchać coś na przykład z Alice Springs, proszę bardzo, jeżeli macie ochotę posłuchać coś ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, proszę bardzo, ale ja najczęściej słucham tutaj Destination UK, czyli tutaj mamy Wielką Brytanię. Moi drodzy, przybliżając sobie, macie oczywiście większy wgląd na to, czego możecie słuchać. Zobaczcie, wybieracie sobie stację radiową z każdego zakątka, ze Szkocji, z północy Szkocji, Anglia, Walia, no cokolwiek Wam się wymarzy. Jest to idealne rozwiązanie, ponieważ możecie słuchać różnych akcentów, różnych dialektów. Jest to fantastyczna rzecz, jeżeli jesteście na przykład studentami filologii albo osobami zafascynowanymi akcentami, dialektami i różnymi innymi, takimi różnymi varieties of the language, tak? Czyli takimi różnymi rodzajami języka. Jak najbardziej możecie właśnie używać tej aplikacji. Ona jest bezpłatna, jest świetna, jest bardzo intuicyjna, bardzo prosta w obsłudze. Jak każda bezpłatna aplikacja miewa reklamę, ale można spokojnie je wyłączyć. Tak, o, Radio Derby mi się właśnie włączyło. Dobra, wyłączamy ją. Także bardzo Wam polecam właśnie aplikację Radio Garden. Jest to bardzo, bardzo przydatna aplikacja do słuchania radia w międzyczasie. Kolejną aplikacją, którą możecie spokojnie wykorzystywać do tego, by ćwiczyć słuchanie, jest aplikacja z podcastami i już Wam pokazuję jaka.
Jest to aplikacja z British Council Learn English Podcast, czyli podcasty, w których uczycie się angielskiego. Jest ona dostępna i w Androidzie, i w iOS. Pokażę Wam więc, jak z niej korzystać. Po wejściu w aplikację wybiorę sobie jeden z przykładowych serii podcastów. No i załóżmy, niech to będzie A Special Restaurant. I zobaczcie, co my tu mamy. Jest nagranie, które oczywiście możemy tutaj sobie przyspieszać, zwalniać i tak dalej. Mamy tekst, który jest podświetlony, więc możecie automatycznie słuchać i czytać, patrzeć. Jest to super sprawa, jeżeli chodzi o ćwiczenie czytania, słuchania, ale także wymowy. Moi drodzy, macie tutaj możliwość skopiowania sobie tego skryptu, podzielania się nim, a tutaj macie dodatkowo różne ćwiczenia, jak zrozumieliście dany tekst, tak? Macie odpowiedzi, jest to naprawdę bardzo, bardzo przydatna rzecz. Polecam Wam tę aplikację ze względu na to, że są to naprawdę przemyślane i wartościowe materiały. Tych serii jest całkiem sporo, więc jest z czego wybierać i myślę, że na pewno warto do tej aplikacji zaglądać, więc pamiętamy, jest to aplikacja Learn English Podcast British Council. Link dam Wam poniżej. Kolejna bardzo wartościowa aplikacja, która ćwiczy Wasze słuchanie, to Oxford English Listening. Póki co ona jest dostępna tylko w Androidzie, nie znalazłam jej w iOSie. Natomiast jeżeli macie Androida, to na pewno warto z niej skorzystać. Jak ona wygląda? Jest to aplikacja przygotowana przez wydawnictwo Oxford, wydawnictwo, które słynie z naprawdę bardzo wartościowych materiałów, więc możemy tego samego spodziewać się po tej aplikacji. No i myślę, że się nie zawiedziecie, dlatego że tutaj, zobaczcie, mamy poza gramatyką i tak dalej, macie mnóstwo rzeczy do słuchania, naprawdę, tego jest po prostu ogrom. Jak będziecie sobie klikali w każdą z tych zakładek, która tutaj jest, możecie sobie wybierać mnóstwo rzeczy, od audiobooków, poprzez takie rozmowy codzienne, przykładowe dialogi. Załóżmy, weźmy sobie na przykład o jedzeniu i zobaczcie rozdział o jedzeniu i zobaczcie, ile tego słuchania jest. Dobra, zróbmy sobie ze śniadaniem. I teraz zobaczcie, możemy sobie tutaj słuchać, możemy click to listen, możemy mieć tekst, więc słuchamy i jednocześnie możemy sobie porównywać to, co słyszymy. I teraz zobaczcie, do czego możecie ją wykorzystać. Na przykład klikacie tutaj. What do you feel like eating this morning? I teraz klikamy sobie tutaj. What do you feel like eating this morning? What do you feel like eating this morning? What do you feel like eating this morning? Jak widzicie, aplikacja ta nie tylko pozwala Wam na wysłuchanie tekstu, przeczytanie, ale także przeczytanie tego, co jest napisane, ale także samodzielne przeczytanie tego, generalnie samodzielne powtórzenie tego, co przed chwileczką słyszeliście. Więc to jest idealna aplikacja do tego, żeby ćwiczyć technikę imitacji, technikę shadowing, czyli słucham i idealnie powtarzam po lektorze. Jest to super technika, o której Wam już też wielokrotnie wspominałam, do ćwiczenia wymowy i mówienia i ta aplikacja idealnie nam to umożliwi. Dobrze, to była kategoria English Speaking, czyli mówienie po angielsku, gdzie ja też miałam możliwość pomówić troszeczkę. Natomiast tutaj zobaczcie, mamy jeszcze English Listening, mamy też Dictation, mamy By Listening, czyli mnóstwo tych kategorii i zobaczcie, A Picking by the River. Zobaczcie, możemy oprócz tego, że przeczytać, tutaj na górze klikamy, mamy nagranie i oprócz tego możemy też nagrać siebie. Dzięki tej aplikacji nie tylko ćwiczymy słuchanie, czytanie, ale także i mówienie, i wymowę, więc bardzo Wam ją polecam i zachęcam do tego, żeby spróbować. Może akurat to będzie to, czego szukaliście, tym bardziej, że jest to naprawdę fajna rzecz przemyślana i zawiera mnóstwo materiałów, które możecie spokojnie wykorzystać. Jak każda bezpłatna aplikacja, macie tutaj reklamy, które się raz na jakiś czas gdzieś tam pojawiają, ale po przeczekaniu tych kilku sekund można ją spokojnie zamknąć, więc nie jest to aż tak bardzo uciążliwe. Jeśli chodzi o ćwiczenie słuchania dzięki aplikacjom, jest pomocą i za pomocą aplikacji, powiedziałam Wam o tych kilku. Wspomniałam też, że ta ostatnia ma możliwość nagrywania swojego głosu, więc idealnie ćwiczy wymowę. Wymowę możecie ćwiczyć także z moim bezpłatnym kursem wymowy. Naprawdę Wam go polecam i za chwileczkę Wam pokażę, jak on wygląda, tak w skrócie. Skorzystało z niego już mnóstwo osób, skorzystaj i Ty. Jest to bezpłatna rzecz i bardzo, bardzo wartościowa. Polecam.
tych kilku lekcjach, poza tym, że mówię Wam, jak należy wymawiać te dźwięki i daję mnóstwo przykładów, macie też materiały dodatkowe w formacie PDF. Jak widzicie, tutaj jest film, pod spodem jest lekcja do pobrania, gdzie są napisane rzeczy, o których mówię, wystarczy słuchać, powtarzać. Dzięki temu kursowi nie tylko słuchacie, wiecie, jak poszczególne dźwięki wymawiać, ale także widzicie te słowa i możecie ćwiczyć w wolnym czasie, a także ze mną, słuchając, patrząc na słowo i powtarzając. Jest to rzecz bezpłatna, link macie poniżej. No dobrze, autoreklama już była, ale polecam zawsze tylko wartościowe i fajne rzeczy, więc dlaczego mam nie polecić tego? A teraz zachęcam Was też do jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie do zerknięcia na bardzo obiecującą stronę internetową, platformę w sumie, polską platformę, która się nazywa Subject i bardzo Wam ją polecam. Zaraz powiem Wam dlaczego. Od razu też powiem, że na samym początku na pewno warto się zarejestrować, podając maila, imię, bądź logując się z platformy Facebook czy poprzez Google. Dlaczego? Dlatego, że macie wtedy dostęp do pełnej biblioteki materiałów. Generalnie Subject to jest platforma, która pozwala Wam uczyć się słówek, ale nie tylko słówek, jak zaraz zobaczycie, z pomocą filmów. Filmów i seriali, więc jeżeli lubicie oglądać filmy, seriale i chcecie się uczyć angielskiego, no to na pewno warto na tą stronę zajrzeć. Jak widzicie, możemy tutaj szukać albo szukać przez tytuł filmu czy serialu, albo także danego słowa, które występuje w różnych filmach. Gdy wpiszemy sobie na przykład słowo, dog, czyli pies. Zobaczcie, mamy znaczenie, mamy przykłady, mamy klipy z filmu, gdzie dane słowo wystąpiło, konkretne cytaty z filmu. To, o czym ja zawsze mówię, ucz się słówek, ale w kontekście właśnie macie tutaj w subject, w kontekście, czyli w danej sytuacji, w zdaniu. Nie uczymy się słówek w izolacji. Ja nagrałam jakiś czas temu odcinek o uczeniu się słówek. Jeżeli go nie widzieliście, to odsyłam Was tutaj umieszczę ten link. Ja tam między innymi też mówiłam o tym, żeby nie uczyć się słówek takich pojedynczych, tak? Tylko żeby to one były w jakimś sąsiedztwie, w kolokacjach, w związkach wyrazowych, w zdaniach, w kontekście. Wtedy łatwiej jest zapamiętać, ponieważ jak wiecie, jedno słowo czasami ma kilka znaczeń. Na przykład słowo mouse to jest myszka, ale jako zwierzę i jako myszka do komputera, więc bez kontekstu czasami ciężko jest się domyślać, o jakie słowo nam chodziło. Akurat słowo mouse jest tutaj łatwym słowem, natomiast im dalej w nauce angielskiego, tym bardziej skomplikowane słowa, które mają tak samo wiele znaczeń, więc kontekst, czyli w jakiej sytuacji to słowo jest użyte, jest kluczowy do tego, żeby skutecznie uczyć się słówek. I właśnie ta platforma Subject pokazuje nam, jak dane słowo jest użyte w kontekście, w sytuacji, w filmie, w cytacie, więc na pewno warto do tego zaglądać. Co jeszcze oferuje nam Subject? Moi drodzy, powiedziałam Wam, że możecie oczywiście szukać sobie po filmach, jakie chcecie, na przykład w oparciu o które chcecie się trochę pouczyć angielskiego. Ja sobie wezmę Pulp Fiction i cóż my tu mamy? Zobaczcie, i to jest rewelacja tutaj. Zobaczcie, macie poziomy. Jeżeli jesteście na poziomie początkującym, klikacie tutaj, średnio zaawansowany, zaawansowany i tutaj macie słowa dostosowane do danego poziomu. Możecie się tych słówek uczyć, powtarzać wymowę, możecie wysłuchać danego słowa właśnie tak samo, jak było użyte w konkretnym filmie, na przykład w Pulp Fiction. Możecie sobie robić też dodatkowo ćwiczenia tutaj, więc na pewno warto zajrzeć do Subject. Polecam Wam serdecznie, uczniom moim polecam, korzystają i są naprawdę zadowoleni. Pamiętajcie, nie jest to materiał sponsorowany, jest to rzecz, którą chcę się po prostu z Wami podzielić. Coś, co uważam za wartościowe oraz przydatne, dzielę się tym z moimi uczniami, a także tutaj z moimi widzami, subskrybentami i osobami, które są w mediach społecznościowych. A tak przy okazji zapraszam Cię do nich, do mediów społecznościowych Pozytywnej Akademii Językowej. Tam też się uczymy angielskiego, między innymi w grupie Ćwicz Swój Angielski z Pozytywną Akademią Językową. Zapraszam. Moi drodzy, jeśli chodzi o inne aplikacje, w których możecie się uczyć słówek, no to jeżeli chodzi o Subject, to jest jedno. Natomiast odkryłam ostatnio bardzo fajną aplikację. Ona ma inny tytuł na Androidzie, inny na iOS i już Wam pokazuję, gdzie który. Jeżeli chodzi o iOS, znajdziecie ją pod tytułem English 5000 Words with Pictures, czyli angielski 5000 słów z obrazkami. Natomiast na Androidzie
Mamy ją pod nazwą English 30,000 Words with Pictures, czyli 30 tysięcy słów z obrazkami. Jest to bardzo fajna aplikacja, idealna do różnych poziomów językowych, ponieważ są tam słowa z różnych poziomów, a także z różnej tematyki. Zaczynając od prostych słów, takich jak kolory, a skończywszy na naprawdę zaawansowanych słowach. Ale nie tylko to mnie ujęło w tej aplikacji. Za chwileczkę Wam pokażę dokładnie. Ona jest idealna do ćwiczenia także wymowy, a możecie wybrać pomiędzy wymową brytyjską i amerykańską. Zobaczcie, na początku wygląda tak niepozornie, tak? No, mamy tutaj jakieś zwierzątka, łazienka, narzędzia, wyposażenie i tak dalej. No ale na przykład weźmy sobie, no na przykład części ciała. I zobaczcie, macie tutaj, poza tym, że macie słowa, macie pięknie napisaną transkrypcję fonetyczną, tak, z tymi znakami z alfabetu fonetycznego. Macie tych słówek naprawdę dużo, na przykład tutaj w kategorii części ciała jest ich aż 169. Możecie też mieć wersję brytyjską, amerykańską. Możecie w ustawieniach wybrać sobie dominującą, czyli jeżeli chcecie tylko brytyjską, to wybieracie brytyjską, jeżeli amerykańską, to amerykańską, jeżeli obydwie, no to obydwie. Co jeszcze? Mamy tutaj gry. Mamy tutaj galerię tych słów, więc można sobie potraktować to też jako fiszki, jako szybkie takie przypomnienie. Tutaj, gdy klikniecie w ten klucz, macie możliwość albo wyłączenia dźwięku, włączenia, wyłączenia poszczególnych akcentów, poszczególnej wymowy. Aplikację więc Wam bardzo polecam, naprawdę warto się z niej uczyć, powtarzać słówka, uczyć się nowych, ale oczywiście jeżeli chodzi o naukę słówek, pamiętajcie, że samo uczenie się słówek tak na pamięć nie wystarczy, trzeba do nich bardzo często wracać, a najlepiej układać z nimi zdania, definicje, bawić się z nimi na każdy możliwy sposób, bawić się nimi i z nimi na każdy możliwy, w każdy możliwy sposób, tak żeby zostały w głowie na dłużej. Na koniec. Ostatnią aplikacją, o której Wam powiem, będzie aplikacja, która ćwiczy gramatykę, słownictwo, słuchanie, czytanie, a także mówienie, czyli jest bardziej wszechstronna, nie jest ukierunkowana tylko na jedną czy dwie sprawności językowe, ale naprawdę pozwala Wam się rozwijać dość wszechstronnie, jest bezpłatna, z reklamami, ale nie są aż tak bardzo uciążliwe i już Wam mówię, o jaką aplikację chodzi, bardzo apetycznie brzmiącą cake, czyli ciasteczko. Ona jest dostępna i na Androidzie, i w iOS, więc myślę, że będzie rozwiązaniem dobrym dla każdego użytkownika telefonu. Ona ma taki symbol, więc łatwo ją będzie znaleźć. Żeby lepiej mi się z niej korzystało, zarejestrowałam się tutaj, podałam swojego maila, z tego co pamiętam, i mam dostęp do naprawdę fajnych funkcji po zalogowaniu się. I pokażę Wam teraz, co możecie dzięki aplikacji Cake osiągnąć. Zobaczcie, patrząc tutaj na Home, czyli taką stronę startową, zobaczcie, mamy tutaj bardzo dużo różnych rzeczy do słuchania. I teraz, no na przykład weźmy sobie na przykład takie coś. Macie nagranie. So there are some things that we do every day, like wake up or eat dinner, but there are other. I tutaj poza nagraniem macie też tekst. Są różnego rodzaju ćwiczenia do tego. ćwiczenia do tego dodane. Są to materiały bardzo często autentyczne, z różnych dziedzin, także i z YouTube, z kanałów różnych YouTube, z materiałów dostępnych w internecie. Są to fragmenty, które zawierają także transkrypcje, czyli macie wersję do przeczytania, żeby porównać to, co słyszymy i to, co możemy przeczytać, tak? Więc to jest na pewno udogodnienie. Moi drodzy, co my tutaj jeszcze mamy? Zobaczcie, gdy wchodzimy w Search, mamy tutaj możliwość wybrać sobie kategorie, kanały, różne polecane i tak dalej, więc naprawdę jest co tutaj, jest czego wysłuchać. Niewątpliwą zaletą tej aplikacji jest to, że filmy, które są tutaj, które możecie wybrać, są bardzo krótkie, więc nawet jeżeli macie mało czasu, możecie sobie zerknąć na nagranie, które ma 18 sekund, 22 sekundy i zawsze ten kontakt z językiem będzie. Więc nawet jeżeli macie mało czasu, możecie sobie tutaj do tej aplikacji sięgnąć i czegoś fajnego się nauczyć. Oprócz tego, gdy wchodzimy tutaj w Speak, moi drodzy, co my tutaj mamy? Mamy poziomy i to jest bardzo fajna rzecz, więc możecie tutaj dostosowywać sobie materiały, które tutaj macie właśnie do poziomu, na którym mniej więcej jesteście.
W tej aplikacji, poza tym, że macie możliwość słuchać, czytać, macie możliwość też powtarzać, mówić i brać udział w różnego rodzaju grach. To jest oczywiście w wersji bezpłatnej. Wersji płatnej nie testowałam, więc myślę, że oferuje ona jeszcze więcej. Natomiast na pewno warto przetestować tą wersję bezpłatną, żeby zobaczyć, może akurat jest to coś fajnego dla Was. Moi drodzy, w ostatnim odcinku, który tutaj publikowałam na kanale, mówiłam o tym, jak rozwijać czytanie i wspominałam m.in. o aplikacji News in Levels, czyli wiadomości na różnych poziomach językowych. Zachęcam Was do zapoznania się z materiałem z tamtej lekcji. Link, podnośnik wstawiam tutaj, zerknijcie tam. Właśnie jest opis tej bardzo przydatnej aplikacji, którą możecie stosować do rozwijania czytania, słuchania na różnych poziomach, więc na pewno warto do niej zajrzeć, tym bardziej, że zawiera mnóstwo materiałów autentycznych, a także jeżeli chcecie być na bieżąco z wiadomościami, które nas otaczają, jeżeli chcecie wiedzieć, jak powiedzieć pewne rzeczy po angielsku w odniesieniu do wiadomości bieżących, to na pewno warto do tej aplikacji sięgać i z niej korzystać. Jak podobał Wam się odcinek? Jeśli tak, dajcie mi znać w komentarzu, kliknijcie kciuk w górę, polećcie ten film znajomym. O aplikacjach generalnie bardzo dużo się mówi, tak? Ponieważ jesteśmy otoczeni technologią, każdy z nas ma do niej dostęp i na pewno warto korzystać z technologii, żeby uczyć się języków obcych. Natomiast z własnego doświadczenia. Od razu początku Wam powiedziałam, że specjalnie do tego odcinka i do materiałów m.in. na mojego bloga, a także do grupy, którą prowadzę, przetestowałam kilkadziesiąt aplikacji bezpłatnych. To prawda, większość z nich niestety nadawała się do kosza. Część z nich naprawdę jest fajna i na pewno warto je polecać. Dzisiaj wybrałam tylko kilka. Moi drodzy, generalnie technologia jest bardzo przydatna, ale nie ma też co z nią przesadzać, dlatego że jeżeli będziecie stosowali 10 aplikacji jednocześnie, będziecie słuchali 10 kanałów YouTube jednocześnie i robili jeszcze mnóstwo innych rzeczy, jeżeli jesteście w stanie to ogarnąć, zorganizować, no to fajnie, natomiast większość z nas jednak czuje się przytłoczona takim ogromem i zagubiona. Wielokrotnie dostaję od Was takie sygnały, że nie wiecie, za co się zabrać. Co mogę Wam doradzić? Wybierzcie sobie kilka dosłownie aplikacji, które są według Was, które się sprawdzają, które Wam się podobają i trzymajcie się tych kilku, na przykład 3, 5. Wybierzcie sobie dosłownie kilka kanałów YouTube, które będziecie słuchali, materiałów, do których będziecie się odnosili. Moi drodzy, to będzie i tak lepsze i efekty na pewno będą szybsze niż skakanie z kwiatka na kwiatek i spędzanie, marnowanie czasu na szukanie konkretnych tylko i wyłącznie materiałów, które mogą Wam się przydać. Dzisiaj zaproponowałam Wam kilka bardzo fajnych i przydatnych rozwiązań. Zapraszam Was też do grupy na Facebooku, którą prowadzę, gdzie każdego dnia przygotowuję naprawdę bardzo fajne, wartościowe pod względem merytorycznym i w ogóle ciekawe materiały do nauki angielskiego, gdzie możemy ćwiczyć angielski w przyjaznej atmosferze, naprawdę przyjaznej, jest tam naprawdę bardzo fajnie. Pozdrawiam przy okazji wszystkich moich grupowiczów, bardzo fajnie się z Wami współpracuję i zapraszam. Kolejne osoby, jeżeli tylko jesteście na Facebooku, to wpadajcie do nas, ćwicz swój angielski z Pozytywną Akademią Językową. Na tym kanale, moi drodzy, staram się robić tylko i wyłącznie wartościowe rzeczy, daję wartościowe materiały z dziedziny gramatyki, słuchania, nie tylko słuchania, generalnie gramatyki, słownictwa, wymowy, pamiętajcie o bezpłatnym kursie wymowy, a także podpowiadam, jak się uczyć. Tych filmów jest ponad 40. Zerknijcie sobie, wybierzcie to, co Was najbardziej interesuje. Posłuchajcie, tam naprawdę jest mnóstwo fajnej i wartościowej wiedzy. Nie leję tutaj wody, zawsze jest konkret od samego początku do samego końca. Zapraszam Was już teraz i do subskrybowania kanału, i do następnego odcinka, a żeby go nie przegapić, to najlepiej będzie kliknąć ten taki, wcisnąć ten mały taki dzwoneczek tutaj na dole, wtedy na pewno nie przegapicie nic nowego. No i dobra, mam nadzieję, że Wam się przydało. Jeśli tak, to dajcie znać. Jeśli się podobało, poślijcie to dalej w świat. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.